Jesteśmy ciągle wśród książek na targach książki, na międzynarodowych targach poznańskich. Z nami kolejny gość, Anna Maria Wybraniec. Witaj Dzień serdecznie. Dobry. No i właśnie, przed nami na stole najnowszy zbiór twoich opowieści, zatytułowany Wilgość, ale zanim do niego dojdziemy, to ja jestem zainteresowany tym, co takiego fascynującego i przerażającego fascynuje młodą autorkę, jak to się mówi, nowego nurtu powieści grozy, polskiej powieści grozy, bo ta groza jest teraz dookoła nas, przeraża nas już od wielu lat, obserwujemy informacje w telewizji, w radiu i tak naprawdę okazuje się, że ciągle jednak chcemy być straszeni. Tak, przy czym ja do straszenia nie wybieram tych najbardziej oczywistych, najbardziej popularnych obrazów, no których jest teraz wszędzie w pełnym życiu realnym. Tylko staram się skupiać na drobnych niedogodnościach, na drobnych szczegółach. Moja groza, groza, która mnie interesuje, zawiera się w pytaniu, czy gdybym udzieliła komuś pierwszej pomocy, to czy ta osoba by przeżyła? Czy ważniejsza jest dla mnie moja rodzina, czy mój obraz tej rodziny? Ale mimo wszystko, kiedy zaczynamy czytać twoją powieść i tak samo jest z Wilgością, no to dwa trupy leżą już po dwóch stronach przeczytania pierwszej powieści. Leżą, ale one są tylko rekwizytem. Czyli one nie mają straszyć? Nie, nie mają straszyć. Trupy nie straszą. To co konkretnie ma straszyć? Na przykład w tym opowiadaniu. Ojejku, nie chcę za bardzo spoilerować. Ale trochę można. To w końcu początek. Tak, to... Straszy niepewność, czy to, co robię, zrobiłam naprawdę. W sensie, czy na przykład, jeżeli spotykam się z jakimś chłopakiem, który okazuje się być potem dziwny, to czy wina częściowo nie jest po mojej stronie? Mhm. Czy nie sprowokowałam go? Czy może zachowywałam się nieodpowiednio? Czy gdybym ja zrobiła coś inaczej, ta sytuacja też potoczyłaby się inaczej? Strach wydaje się uczuciem raczej pejoratywnym, a jednak nas fascynuje. Jak myślisz, dlaczego postępujemy w sposób tak w sumie nielogiczny? Że jednak chwytamy po te powieści grozy po to, żeby się trochę postraszyć. Przecież to jest teoretycznie dyskomfort dla człowieka. Tak, ale jest to fajny dyskomfort, bo kiedy przeczyta się opowieść do końca i okazuje się, że jednak mi nic się nie stało, no to z tego jest wielkie odczucie ulgi, radość z tego, że się przeżyło sytuację. Nawet jeżeli bohaterowie książki jej nie przeżyli, no to ja, prawda, wychodzę jako zwycięzca. Ty tak naprawdę debiutujesz, bo to jest twój drugi zbiór opowiadań. Jakie reakcje wywołują te opowiadania wśród czytelników? Najczęściej słyszę, że bardzo ładnie napisane i bardzo smutne. No ale taka jest chyba powieść grozy. Tak, ale przez to, że wybieram jakieś takie drobne szczegóły z życia codziennego, to myślę, że uderzam bardziej w jakieś takie lęki czytelników. Łatwiej mogą znaleźć coś, z czym się zidentyfikują, co jest trudniejsze w momencie, kiedy czytamy o szalonym mordercy z siekierą. Czyli tak naprawdę czytamy o ludziach, którzy chodzą do pracy, którzy spotykają się z rodziną, znajomymi i nagle dzieje się coś nie tak. Dokładnie. Czym jest wilgość? Wilgość jako słowo, to kiedy szukałam tytułu dla tego zbioru opowiadań, to znalazłam go w jakimś słowniku staropolskiego. Jest to stara forma od wilgoci. I zaciekawiło mnie to słowo, bo ma w sobie zarówno tą wilgoć, jak i gości. A motywami, które pojawiają się w opowiadaniach w tym zbiorze, jest właśnie wilgoć, woda, płynięcie, zatopienie oraz gościnność. Czy to przybyszy, czy to jakieś pielgrzymki, czy inne wycieczki. Co jeszcze łączy te opowiadania w tym zbiorze, oprócz tej wilgoci i oprócz gościnności? No i tego, że jednak wywołują ten strach. To nie ma jakiegoś takiego jednego motywu przewodniego, ale jest dużo drobnych szczegółów. Na przykład kolor pomarańczowy pojawia się w kilku opowiadaniach i tak to w sumie chciałam zbudować, żeby nie było, nie dotyczyły tylko jednego tematu, ale żeby były pospinane na jakichś takich drobiazgach, no jak życie.
Wiem, że sama wcześniej dużo czytałaś, a w pewnym momencie stwierdziłaś, że może zaczniesz pisać. Jak wygląda ten proces i ten moment, w którym nagle dochodzisz do wniosku, a może sama bym coś napisała? Pamiętasz ten czas, tę chwilę? Dla mnie to nie było nic specjalnego, bo miałam zajęcia z creative writingu i po prostu trzeba było pisać coś, coś interesującego. Czyli ta historia jest bardziej banalna, sam się może wydawać. No nie, to nie było wielkiej improwizacji, wielkiej błyskawicy, a zbocza gór chlastanego deszczem, a nie. Ale jak wygląda ten proces? Bo ja wiem, że pojawiły się twoje pierwsze opowiadania, no i ktoś je zaczął recenzować. Kto był pierwszym recenzentem? Trudno sobie przypomnieć. Trudno wybrać kogoś, no bo nie wiem, czy znajomych liczyć. Znajomych, którym dawałam do przeczytania i pytałam znajomi się, czy nie się są podoba. Obiektywni. No. A to taką chyba najważniejszą osobą jest Wojtek Gunia. U którego zadebiutowałam w Snach Umarłych. To jest antologia Weird Fiction, której on jest redaktorem prowadzącym. Tam pojawiło się moje pierwsze opowiadanie w druku. No i Wojtek mnie tak przygarnął, pociągnął, chwalił, zachęcał. A powiedz mi, jakie to jest uczucie, kiedy czytelnicy opowiadają tobie o tym, że czytali twoje opowiadanie. Czy to nie jest jakiś, albo jakaś pewna forma, nie wiem, ekshibicjonizmu? W końcu przecież opowiadasz o i przedstawiasz to, co narodziło się w twoim umyśle. No tak, dużo z tego, to są rzeczywiście bardzo intymne szczegóły, ale zwykle poupychane w takich nie do końca oczywistych miejscach, więc nie widać tego kawałka, kiedy następuje ten ekshibicjonizm. Ale jest pewnym pocieszeniem, że ludzie odpowiadają, że coś ich poruszyło, że jakiś fragment mocno z nimi zagrał, bo to znaczy, że mają podobne przeżycia momentami i że nie jestem sama w moich lękach i obawach i że może to komuś pomoże przeczytanie o tym w inny sposób. Czyli komu możemy polecić Wilgość? Wszystkim, którzy chcą pobyć trochę smutni. No to akurat nie brzmi zbyt zachęcająco, ale może niektórym tego smutku brakuje. Tu przyjechałaś dziś do Poznania, prosto z Katowic. Wiem, że zostaniesz w Poznaniu na dłużej, właśnie na targach książki. Kiedy i gdzie będzie można ciebie spotkać, z tobą porozmawiać, a przy okazji poprosić o autograf? To jutro, w sobotę, od 15 do 17 będę dyżurować na stoisku Vespera. To jest stoisko numer 40. Serdecznie zapraszam. Ale kiedy tak z tobą rozmawiam, to nie jesteś smutną osobą. Dobrze się maskuję. Właśnie to jest pytanie, kto się maskuje lepiej, książka czy Anna. Państwo i naszym gościem była Anna Maria Wybraniec. Przypominam, Wilgość już dostępna w księgarniach, będzie także dostępna na poznańskich targach książki.